drodzy widzowie, chcę Was bardzo serdecznie przywitać, bo dziś jestem razem w studio z Bernadetą Daniszewską. Witam Cię bardzo serdecznie i bardzo ciepło. Ja również witam. Cieszę się bardzo, że znowu tu jestem i że mogę podzielić się moimi doświadczeniami i energią, którą teraz przywiozłam z harmonii kosmosu. No jestem właśnie, tak naładowana, że porozmawiamy o tym, jak tam było. Nadchodzą do mnie kolejne relacje, jestem tego ciekaw. Ja sam żałuję naprawdę, że nie mogłem tam być z Wami. No ale cóż, no taki jest świat, że jest w tej chwili wirtualny i mogę się dowiedzieć od Ciebie online. No i tak się dzisiaj łączymy. Pozdrawiam Cię naprawdę gorąco, wiesz, bo u mnie jest na termometrze w tej chwili 37 stopni Celsjusza w cieniu, więc trochę Ci tego ciepła tam posyłam. Dawaj, bo tam trochę nas wychłodziło nawet, powiem Ci szczerze, na harmonii. Chociaż nie było tak źle, ale nogi zmarzłam. No właśnie, to zacznijmy od tego, jaka była pogoda? Czy sprzyjało? No, pogoda sprzyjała zawsze. Pogoda sprzyja, bo pogoda jest w nas. Ale ta astrologiczna to troszeczkę nam tutaj do piekła, ale nie negatywnie, bo ja twierdzę, że tak, wjeżdżaliśmy w słońcu i wyjeżdżaliśmy w słońcu. O. Czyli jest dobrze, tak? Ale tutaj jeden dzień był taki, że nam lunęło tak, że namioty przeciekały, wszystko pływało praktycznie, ludzie pouciekali, wiadomo, z tych wykładów i siedzieliśmy wszyscy zintegrowani na tej stołówce, która też przeciekała. Strugi deszczu się lały, takie, że ludzie, no wiadomo, że i to był taki chłodny deszcz, wiesz, bo taka burza przyszła dosyć intensywna. To nieprzyjemne. Tak, i rzeczywiście co niektórzy chcieli uciekać, ale udało się jak gdyby te namioty osuszyć i w ogóle, ale później za to dzieciaki miały co robić, bo brodziły w tych kałużach, cieszyły się, ja i sam widok już cieszył, czyli nie ma nic złego, nic negatywnego, tym bardziej, że ja czułam gdzieś energetycznie, że ten deszcz jest potrzebny. Nie tylko matce ziemi, tylko ogólnie bo woda oczyszcza, tak? Jak spłukujemy na przykład z siebie pot. No i tutaj tak jakbym to odebrałam to tak, jakby oczyszczenie przyszło poprzez ten deszcz i poprzez tą burzę. Okay. Później oczywiście zaczęło się uspokajać, jeszcze tak przelotnie to, padało. Który był taki trudny dzień, piątek? Czekaj, to był piątek. Teraz ci nie powiem, nie pytaj, bo ja jestem w ogóle takim się... Oj, to się musiało dziać dużo, jak ty nie pamiętasz. To był chyba, piątek, tak, bo w sobotę był ten koncert, dobrze mówię, tak, koncert Grzegorza Skwarka, to był piątek. Ale całość się zaczęła w środę już tam wieczorem, już się ludzie zjeżdżali, prawda, już jeszcze chyba sceny nie było. Nawet było sporo ludzi, tak, i trochę wykładów, rozpoczęcie. O, już były wykłady w środę, tak? Tak, już były wykłady, powitanie, no ja na wszystkich nie mogłam być, bo to mówię, nie sposób. No, bo ty też miałaś wykłady, ale o tym za chwileczkę powiemy, wypytam cię o to. Dobrze, powiedz mi... Co obejrzałaś z wielką ciekawością? Będziemy w tej chwili nieobiektywni, ale co tam? Wiesz co, ja nie planowałam, ja nie patrzyłam w ogóle w program. W ogóle nie patrzyłam w program. Ja po prostu instynktownie szłam tam, gdzie mnie ciągnęło. I myślę, że nie byłam na żadnym całym wykładzie, no bo oprócz chyba Urana, bo tam byłam trochę tam, jak to się mówi, opiekowałam się tą sceną z takim moim znajomym, okazało się, wolnościowym człowiekiem, poznaliśmy się już dawno i teraz się spotkaliśmy po długim czasie. Adasiu, pozdrawiam, bardzo pilnie, fajnie doglądał tej sceny, ja mu troszeczkę tam pomagałam, aczkolwiek niewiele. W związku z tym byłam bardziej na Uranie, ale tam krążyłam, bo byłam i też na Iskrowniku, troszkę udało mi się tam też wspomóc tych, którzy tam robili te biogramy, czy jak to się nazywa, te analizy, bo tam była największa kolejka, największe oblężenie i tam się najciekawsze wykłady chyba odbywały. Tak mi się wydaje, bo tam chodziło o astrologię, o te analizy astrologiczne i tak dalej. I tam co nieco usłyszałam, ale udało mi się pozyskać to, co mi się tam akurat, co mi było potrzebne. Tak samo jak tamtych zielarskich i tak dalej, to też już wiem, jak nalewkę zrobić pewną przeciwbólową i już nie będę im niedługo zalewać, tylko czekam na dobry destylat. Bo to musi być na alkoholu i chcę nie ze sklepu, tylko chcę taki dobry destylat. A zdradzisz mi, jaką rolę pełni ta roślina? Co to jest za roślina w tej nalewce? Bo pewnie roślina jakaś. Amanita muscatia. Okej. Czerwony muchomor. Okej. I skorupki jajek.
Skorupki jajek. Wiesz co, tego u nas nie ma. Znaczy skorupki jajek tak, ale nie ma muchomorów u nas czerwonych, ale my mamy dziką sałatę, która pełni doskonale swoją rolę właśnie w uśmierzaniu bólu, ale również w likwidacji ran, bardzo szybkiej likwidacji ran, bezśladowo. Dzika sałata. Dzika sałata. Ona tak naprawdę jest nie do zjedzenia, bo ona ma pod liśćmi takie delikatne kolce, ale jednak, które raniłyby język. No bo ona jest dzika, prawda? No tak, czyli można ją przerobić, tak? Ale można ją przerobić, tak? Gotuje się z tego taki, to powstaje taka jakby maść, taka maść, wiesz? I Indianie to przechowują przez cały rok gdzieś tam w jakimś ukryciu pod ziemią i to jest doskonałe, a następny rok mają nowe rośliny i robią nowe nalewki i nowe masie. Czyli tylko ze świeżej rośliny, bo to jest bardzo ważne, czy można ją ususzyć i na przykład później... Nie, tylko ze świeżej rośliny i zawsze się zbiera górne liście, żeby były jak najbardziej wydajne, czyli żeby było najwięcej tych czynników, które pomagają w tych świeżych liściach. Ta sałata, wiesz, ona rośnie tutaj nawet do 2 metrów. Takiej wysokości. Ale jak to, jest... Za to u nas nie ma tej sałaty. Nie ma, ale za nie to ma. Jest muchomor. Ale jest muchomor. No dobra, i powiedz mi, że to były te rzeczy, które cię bardzo kusiły. Czyli nalewka na muchomorze. Tak? Tak. To mówię, pozyskałam tam właśnie takich informacji trochę dla siebie, takich, których potrzebowałam. Aczkolwiek mówię, no nie zaglądałam w ogóle do planu. To było intuicyjne. Po prostu zjawiałam się tam, gdzie miałam się zjawić, usłyszałam to, co mi było potrzebne. Nie wiem jak inni, bo każdy na swój sposób to robił. Ja bardziej się tam angażowałam też tak, też w promocję naszych flawonoidów, bo mieliśmy stoisko, czyli też jak gdyby miałam zadanie do wykonania, czyli to nie jest tak, że... Oprócz tego zbieraliśmy podpisy, poznałam taką Beatkę z Częstochowy, którą pozdrawiam, która petycję miała w sprawie tej ostatniej ustawy haniebnej. Zebrałyśmy mnóstwo podpisów, a ja miałam ankiety w sprawie ochrony polskich lasów, tak? Mm-hmm. I jeszcze zbierałyśmy te podpisy, także jak nas wcięło tam po wykładzie Kasi Tarnawy, to nie mogłyśmy stamtąd po prostu wyjść, bo ludzie bardzo chętnie się wpisywali, dyskusji i tak dalej. Czyli dużo takiego pozytywnego się zadziało. Cudownie być w takim środowisku, że nie trzeba ludziom tłumaczyć, jakie tam szykują nam zagrożenia, aczkolwiek ja cały czas mówię, że działanie jest bardzo ważne w tej czasoprzestrzeni, tak jak ci mówiłam, że czyli ta akcja, reakcja, czyli działajmy, pokazujmy, mówmy i nawet jeżeli ktoś mówi, to nic nie da, to, bo to mogą wykorzystać, a tutaj PSL trzeba coś, absolutnie, jeżeli będziemy z tej pozycji strachu podchodzić do tych ważnych spraw, to nic nie zdziałamy. Mhm. Przede wszystkim my jesteśmy teraz tutaj od tego, żeby zarządzić. To, wiesz co, to ja o tej kwestii chciałbym dzisiaj też z tobą w kilka minut porozmawiać, ale zróbmy to za chwilę, bo jeszcze jestem ciekaw, dobra? Tak a propos grzybów, tego grzyba właśnie, to muszę ci powiedzieć, że mam w ręku i zdradzę już tajemnicę dla widzów naszych, że będę czytał książkę pod tytułem Grzybóg, wydaną przez wydawnictwo Indigo Book. Świetna książka na ten temat. Ja tylko, że jest o czym czytać, jest o czym słuchać. No dobra, ale powiedz mi jeszcze co do wykładów jakiś. Mówisz, że nie byłaś na całości tych wykładów, bo miałaś inne prace do wykonania, czy też inne potrzeby, ale czy był taki, który ci tak, no, tak zapadł mocno w pamięć? Zapadło mi najbardziej w pamięć, znaczy ogólnie ten wykład Eweliny Flichał z ojcem. To jest po prostu, zresztą mam już ten Grow Fast zakupiony. Nawiązałam niesamowitą relację z Eweliną. Po prostu to się zadziało i mamy kontakt ze sobą. Zresztą będę z nią wywiad robiła, bo ona też jest z jej partii i jest w Polsce i spodobały się moje kolczyki. Oczywiście już z chęcią jej podeślę, bo do niej będą pasować. Także tutaj bardziej, słuchaj, ja się bardziej skupiłam na relacji z ludźmi. Nawiązałam tam takie kontakty cudowne, poznałam tak fantastycznych ludzi, że tego nie da się, mówię, bo wiedzy już mamy dosyć, tak? Tych wykładów już było sporo, zaliczyłam mnóstwo już tych festiwali, na których właściwie to co miałam wiedzieć, to już się dowiedziałam. Ja pojechałam tam, żeby budować relacje i spotykać swoje takie pokrewne dusze. I to się po prostu zadziało. Ile dyskusji, ja cały czas mam nadwyrężony głos, bo to się nie da, bo to non-stop rozmawialiśmy.
non-stop się rozmawiało, tam były takie dysputy, takie debaty, takie tematy poruszane, fantastyczne. Energia poszła tak, no na maksa pozytywna. Ja nie zauważyłam tam nic negatywnego, aczkolwiek wiadomo, jak to ludzie. Każdy jest inny i ktoś tam później coś opowiada. Nie można, już gdzieś tam wyczytałam na Facebooku krytykę, bo coś tam, wiadomo, no. Że drogo, coś tam. Że portal, że tymi, że no wiadomo, gotówką ludzie nie płacą, że były terminale. Ktoś tam skomentował, że tak nie powinno być, że tak wolni ludzie nie powinni robić. Ale trzeba tutaj, no niestety, ugiąć się w tą stronę, że świadomość to, nie można świadomości wymusić. Ja nie wiem, dlaczego krytykuje się postawy inne, tak samo jak jeść czy nie jeść mięsa. Też rzeczywiście powiem ci szczerze, że w tym roku nie było. W tamtym roku jeszcze był taki na górce taka stołówka, taka buda postawiona dla mięsożerców. Aha. Tak śmiesznie ją nazwali, teraz nie powiem ci tam od... Gado coś tam. No właśnie coś takiego. W każdym bądź razie w tym roku nie było. Wszystko było wege, wszystko było fit, wszystko było takie, wiesz, no bezmięsne. Aczkolwiek świadomość też wcale, no zobacz, my walczymy o wolność, tak? O wolną wolę, o prawo wyboru, a tutaj jak gdyby narzuca nam się, że mamy coś tam robić tak, pić nie wolno, palić nie wolno, czegoś nie wolno, jeść mięsa nie wolno, bo to burzy się z tym wyższym stanem świadomości. Każdy jest na innym etapie. Ja twierdzę, że każdy ma wybór. Jeżeli jest coś narzucane, już jest ingerencją w naszą wolną wolę, tak? No, tak. Ja przynajmniej to tak odbieram. I każdy jest na innym poziomie. No. Przyjeżdżają być może tam ludzie, którzy chcą wskoczyć na ten wyższy poziom, a nakazując, czegoś krytykując... Czegoś się chcą nauczyć, prawda? Tak, ale robiąc w ten sposób, my wcale nie nastawiamy nie pomagamy ich pozytywnie. Nie pomagamy im. Absolutnie. Dlatego wręcz odwrotnie. Można dyskutować, na przykład, o, jesz mięso, no to dobra, okej, okay, no a wiesz, no jak bo się ja już tam czujesz, się... tak? Tak, ja się nauczyłam na przykład szacunku i mówić to z życzliwością, no, że ja szanuję teraz każdą istotę, że ja już właściwie bym nie mogła jeść mięsa i zobacz, poprzez taką dyskusję zyskamy większą chęć do rozmowy i większą świadomość u tego człowieka. Zdecydowanie tak. Niż powiedzieć, o ty jesteś taki owaki, to tak w tamtym roku ktoś na kogoś nakrzyczał za to, że pije piwo, powiedzmy w tej gorączce, bo wtedy było bardzo gorąco, że ktoś pije piwo w tej stołówce, że nie gdzieś tam w ukryciu za krzakiem, tylko w stołówce siedzi przy piwku i rozmawia. Nie będę mówić kto, z kim i w ogóle, ale to rzeczywiście chcesz było śmieszne. To więcej tolerancji? Oczywiście, że tak. Ja nie mam nic przeciwko, ktoś może sobie chcieć zapalić konopię, ktoś papierosa, ktoś. Wiadomo, że tam trzeba, jedno co było tylko, że ustalić zasady, że na przykład te miejsca, takie jakieś strefy porobić. Tak samo jak strefy powinny być porobione dla rodzin z małymi dziećmi. Jakieś oddalone od sceny, bo rzeczywiście był problem tam, bo dyskoteka kończyła się o 12:00, bo było za głośno, bo tam była mama z małym dzieciątkiem i za blisko się rozbiła tej sceny. Powinno być jasno ustalone, jeżeli ktoś przyjeżdża z małymi dziećmi, to strefa dla rodzin z dziećmi, żeby mieli więcej spokoju. Ale jest bez tam przymusu, oddalone. Bez przymusu, ale jeśli chcesz mieć spokój dla dziecka, to... strefa, bo jeżeli ktoś by się, powiedzmy, rozbił w innej części, to już nie mógłby mieć pretensji, tak. Że muzyka za głośno gra. Bo tam ludzie chcieli się bawić, rzeczywiście bawiliśmy się, słuchaj, w piątek dosyć długo. To co było, nawet dyskoteki? Po tym deszczu to lataliśmy po tym błocie, bo częściowo było scena pod dachem, właśnie tam, gdzie była ta scena Uran, to tam były dyskoteki po zakończonych prelekcjach i później część tańczyła w błocie, w tej trawie takiej jak z błotem. Robiliśmy pociąg, lataliśmy po tym błocie i było bardzo, bardzo sympatycznie. I kolejnego dnia już jak gdyby... No ja byłam akurat zmęczona, nie wiem czy dyskoteka była, ale jeżeli była to bardzo krótko i tutaj rozmawiałam z właścicielem i mówi, taki był prykaz z góry i on nic na to nie mógł poradzić. Za to na zlocie singli, który jest zapowiadany na koniec lipca, ten ostatni weekend prawdopodobnie ma tam być do rana, do ostatniego tańczącego i ma być to... Czyli będzie tak, coś ciekawego, zlot singli mówisz, tak? Tak, drugi zlot singli, tam gdzie była harmonia Kosmosu, organizuje to
już właściciel, nie ma jakiegoś organizatora innego, tylko właściciel tworzy wydarzenie i tam będzie super DJ, będą warsztaty, będzie iskrownik. Chcemy zrobić iskrownik, już mówiłam nawet tym twórcom tego iskrownika, a i Iskrze, i tam mówię, no musimy mieć zgody i móc korzystać z tych programów, żeby obliczać, tak. żeby to jakoś ogarnąć. Ja mam być odpowiedzialna za ten iskrownik, tak mi Waldek, właściciel terenu mi powiedział, że słuchaj, to dobra, to ty będziesz odpowiedzialna, będziesz, to działamy, nie? On chce jakby przyciągnąć ludzi, ale nie z wielką pompą, bo w tamtym roku ten pierwszy zlot singli niestety no, dołożył bardzo dużo pieniędzy, bo z Masaje chyba bodajże on bardzo dużo wziął za koncert, Masaja, tak? Bo fajnie było, ale było bardzo mało ludzi i no to był na dużym minusie. Także w tym roku robimy jakby z mniejszym sumptem, ale będzie dużo ciekawych zajęć, będzie taniec intuicyjny, gimnastyka słowiańska, będą jakieś warsztaty. Tak się śmiejemy, że może zrobimy podchody, jakieś zabawy takie integracyjne. Ten iskrownik, gdzie tam naprawdę na tym iskrowniku na Harmonii Kosmosu zadziewały się magiczne rzeczy i te relacje były ułatwione, bo każdy miał taką plakietkę z imieniem. No właśnie, powiedzmy, co to było ten iskrownik. Przypomnij. No tam się takie biogramy według różnych astrologii wedyjskich i tam innych numerologicznych i w ogóle. Tam trzy programy były opracowane przez różnych tam tych, no różne, bo Grzegorz Skwarek miał tam, pan ten Mirek, nie pamiętam nazwiska teraz, też wykładał, omawiał, jakie są typy osobowościowe, bardzo ciekawie o tym opowiadał, jak to łatwo można, wiedząc, że ktoś jest takim typem, można umieć się dogadać, tylko zmienić postawę swoją. Także tutaj tak. Takie proste zasady, świetnie o tym opowiadał, bardzo ciekawe wykłady. Właśnie to się mi najbardziej spodobało, bo było i wesoło, i jak to się mówi, dużo wiedzy przekazanej. Ale ty miałaś swój wykład. Zdradź wam, powiedz nam w kilku słowach, jaki był temat tego wykładu. Ja tylko widziałem, że miałaś piękny strój, wysłałaś mi zdjęcie. Postaram się to pokazać, jak już będę montował nagranie. No ale powiedz mi, na jaki temat był twój wykład? No ja nie chciałabym o sobie mówić za dużo, bo tam w sumie... No ale tak, nie bądź taka aż skromna, bo ja wiem, że ty robisz ciekawe rzeczy. Powiedz. Dwa wykłady w sumie miałam. Jeden połączony z... Bo pojawił się na tej harmonii Mariusz Najda, który jest prezesem tej fundacji Tesli, gdzie ja jestem pełnomocnikiem na Okręg Lubuski. Okay. I on tam miał swoje prelekcje i miał cztery wykłady jednego dnia. I no, ma dużo do powiedzenia, ma dużo wiedzy i rzeczywiście on mówił o elektrowniach wodnych, o takich przydomowych elektrowniach rynnowych jakoś tam, coś tam. No ja akurat na tym wykładzie nie byłam, bo ja też jakoś, no, bardzo zainteresowanie było duże tych, którzy mają na przykład domki jednorodzinne, mają takie posesje. Ja jestem blokowa i stwierdziłam, że no... Nie będziesz robić rynie, nie będziesz robić, jasne. Tak. I być może kiedyś będę miała, ale na razie, ale jestem z Mariuszem w stałym kontakcie, także tutaj też troszeczkę powiedziałam o tych naszych inicjatywach, które tworzyliśmy. Jak mnie Mariusz wyciągnął też wtedy z tego najgorszego momentu, bo to dzięki niemu on mi podał wtedy rękę za czasów, no bo byłam wtedy na kwarantannie, wtedy z nim nawiązałam kontakt i on mnie tak bardzo, bardzo pociągnął do przodu. Albo popchnął, czy pociągnął. W każdym razie dużo dobrego zrobił i on mówił też o planetach, o ruchu planet, co się tam, no trochę takich też ciekawostek powiedział, a ja powiedziałam, że Mariusz wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. On zrobił to odwrotnie, tak? Czyli dobrze powiedziałam? Tak. Że on to zrobił u mnie, że po prostu to się stało, to naprawdę mega fajnie się zadziało. Dzięki niemu. Tak, i później jak gdyby zmotywował mnie do działania, dał mi to pełnomocnictwo na Okręg Lubuski, mówi to działajmy, troszeczkę mi podpowiedział, jak to robić, podsyłał mi ale takie... Ale wiesz co, czekaj, bo ty mi uciekasz, a ja chcę się dowiedzieć, jaki miałaś temat wykładu. Co powiedziałaś jeszcze? Powiem ci szczerze, że temat wykładu tutaj mam, to taki wybrałam sobie symbioza ze wszystkim, co żyje, energetyczne powiązanie i zależność oraz szacunek. Bardzo ważny temat. Tak, wiesz tylko co, tak, ja dzisiaj robiłem porannik, mówiłem o tym, bo akurat w trakcie porannika, kiedy byłem z moją Lucynką w pracy, wiesz, w takim domku, przychodziły sarny, małe jelonki, takie śliczne, wiesz, i one żyją w pełnej symbiozie z tymi ludźmi tam.
na miejscu. O. Nikt ich nie goni, nikt ich nie straszy. One o tym wiedzą, przychodzą, żeby tam poskubać trawkę. Nikt nie robi ogrodzeń, żeby mogły no. gdzie przejść, prawda? Pełna symbioza. Tak, to jest piękne, ale słuchaj, najgorzej mieć symbiozę z tym, co zawsze wydawało nam się natrętne i wstrętne, na przykład jak z muchami, czy komarami, oj, czy tak. kleszczami. Wystarczy, że jesteśmy w wyższych wibracjach i to nas przestaje atakować. Jesteśmy tylko, a widzisz, żeby zachować ten spokój, czyli te wyższe wibracje. To może dlatego mnie komary nie gryzą. Tak. Jak masz w sobie spokój i taką wdzięczność i taki szacunek do nich, to wystarczy, jak ci ktoś... No, ja to doświadczyłam teraz niedawno na wyjeździe, gdzie byłam. Komary siadały, no może mnie tam któryś próbował kąsić, a ja zdmuchnęłam, ja mówię, nie przylatuj już do mnie, czemu mnie gryziesz? Mhm. Autentycznie tak powiedziałam. I wiesz, że po prostu nie przylatywała. Było ich sporo. Było ich sporo, brzęczały, ale tak naprawdę mnie nie gryzły. Tak samo jeszcze tą jedną historię powiem z tamtego roku z Harmonii Kosmosu. Ja miałam tam swoją przyczepę kempingową i tam się zagnieździły osy. Zrobiły sobie takie małe gniazdko tak w tej części kuchennej, no i już były tam zadomowione. No i jak dziewczyny się dowiedziały, że tam miały ze mną mieszkać w tej przyczepie, to mówią, nie, tylko nie to, ja jestem uczulona, ja nie chcę. Ja mówię, nie, no weźcie, to nie są groźne pszczółki, zobaczcie, one tutaj mają swój domek, nie można ich tutaj stąd teraz wyrzucić. Mówię, jakby tobie ktoś zburzył dom, to jakby... I tak zaczęłam tym dziewczynom tłumaczyć, ale histeria była, alergia poszła taka, wiesz, a ja ze spokojem tłumaczyłam. I wyobraź sobie, przeżyłyśmy całą harmonię kosmosu. One sobie tam z tego, z tym, wiesz, tym lukiem górnym wylatywały, sobie wlatywały tam no, do swojego domku. Myśmy poszły sobie tam kawkę robiły, gotowały, coś tam, wiadomo, spałyśmy razem i nic się nie wydarzyło, nic złego się nie wydarzyło. A ja zresztą zauważyłam, że to nie są te agresywne pszczoły, te osy, tylko to są te, które zapylają i w ogóle. Ja jeszcze mówię, zobaczcie, każdy owad jest potrzebny, żeby zapylać nasze kwiatki. Tak, pszczół nam brakuje. I tak zaczęłam właśnie, mówię, każdy owad na wagę złota. Ja mówię, no nie można tak. I tak, wiesz, i wytłumaczyłam, że później wszyscy zapomnieli, nie? Wiesz jak to, bo już chcieli to gniazdo likwidować, a ja mówię, nie. Ja mówię, to jest ich dom, ja tutaj im pozwalam być. Wyobraź sobie, że na koniec, kiedy już wszystko, wiesz, wyjechaliśmy i w ogóle, znaczy tak wyprowadziliśmy się, ja sprzątałam, nie? Sprzątałam, wiesz, tą przestrzeń i słuchaj, wyobraź sobie, że ta pszczółka, która taka największa z nich była, obleciała wokół mnie, przyleciała tak do mnie tu koło serca parę razy i ja czułam, że ona mi dziękuje. Wow. No, aż mam ciary, bo ja po prostu poczułam, że ona przyleciała mi podziękować. Ja mówię, poczułam tą energię. Ja mówię, wiem, dziękujesz mi. Mówię, będziesz tu bezpieczna. I tutaj po prostu mówię, mam cały czas ciary, bo to energetycznie wyczuwamy, tak? Ja o tym na przykład między innymi opowiadam, nie tylko o tym, bo ja miałam godzinną prelekcję, to nie jest tak, wiesz, przez godzinę trzeba umieć coś mówić. Były tam, no będzie to nagranie dostępne, bo... Mam nadzieję, że wrzucisz na swój kanał. No właśnie już tam chcą zadziałać, żeby to ściągnąć, żeby Patrycja pomogła tam zrobić anturaż. Okay. Tak. Tam były problemy z mikrofonem, bo oczywiście, wiesz, chyba energia za duża poszła, mikrofon się wyłączył, prądu zabrakło. No później się podłączyłam pod ten, co kamera jest podłączona, żeby była lepsza słyszalność, nie? Na początku było niewiele ludzi, później nagle zaczęli dochodzić i zrobiła się jakby pełna sala i nagle patrzę, po środku siedzi dziewczyna i ma oczy pełne łez. Nie mogłam na nią patrzeć, bo mówiłam też o takich rzeczach, które mnie dotyczą, takich może niełatwych, ale dla mnie pozytywnych, które mi się wydarzyły w życiu. I o tej dumie mówiłam za czasów COVID-a, o tej pewności siebie, o tym, jak chodziłam dumnie bez maski z moją wnuczką, gdzie wszyscy patrzyli na nas dziwnie, a myśmy się uśmiechały i byłyśmy wolne. Ja się czułam tak szczęśliwa, że ja nie jestem niewolnikiem. I chciałam pokazać ludziom ten uśmiech, że to niektórzy się uśmiechali, było widać i nawet opuszczali maskę, jakby tak na chwilę. No takie cuda się zadziały i ona doświadczyła tego samego, ona praktycznie płakała, ja nie mogłam na nią patrzeć, bo były takie tematy poruszane, że mnie też ściskało za gardło. Cudowna istota, ona od razu prześledziła kanał mój, bo myśmy oczywiście później nie mogły się nadyskutować, nie powiem nagadać, bo to gadanie to jest takie, no wiesz, nie. Tak, myśmy cały czas się wymieniały tymi doświadczeniami, ona nawet weszła na ten mój kanał, żeby zobaczyć tą drogę do przebudzenia. Mówi, jeszcze na Harmonii Kosmosu
przed odjazdem mówi, słuchaj, spotkałyśmy się oczywiście nie umawiając się, żeby jeszcze się pożegnać, zrobiliśmy sobie zdjęcie, zrobiliśmy wymianę telefonami. Ona mówi, słuchaj, twoja historia jest moją historią. Dosłownie tak, jakbyśmy były żywcem, jak gdyby wzięte z jednej, nie wiem, planety i przeżyłyśmy to samo. Ale ja mówię, nie ma tego złego, mówię, bo my, nasze dusze sobie wybrały takie rodziny, takich rodziców i to wszystko, co przeszły, to widocznie po coś się stało. I ona tak samo szanuje robaczki, ona w swoim domu nie zabija, tak jak ja. Ja po prostu wypraszam, ja otwieram szeroko balkon i mówię, to jest moja przestrzeń, ja cię nie zabiję, ale proszę wyfrunąć. I słuchaj, wszystko mi wylatuje elegancko. I nawet z molami, które... Wiesz, no tępią ludzie mole i wszystko w ogóle tępią. I stwierdziłam, że za dużo w nas jest takich agresji. Mówiłam o tych ciekawostkach. Nie będę może tutaj opowiadać, dlatego że jeżeli będzie ten wywiad, to na pewno się pojawi na moim kanale i może na Netify, jak Patrycja nam tam odrobi, albo ja się nauczę już jakoś tam montować. Co jest No to jest dosyć długi wykład. Być może Patrycji uda się wyciąć tam, no mówię, ja jeszcze tego nie nauczę się. A powiedz mi, jaki to był dzień? Czwartek, piątek? Niedziela, już na sam koniec praktycznie. O 13 niedzielę miałeś. Tak, do 16 w zasadzie, o 17 się skończył ostatni wykład i jedno, co mi się tam, to uwaga, już mówiłam, mówiłam tym, którzy byli odpowiedzialni, przynajmniej od tej sceny jednej, że nie powinno tak być, że na przykład zakończenie się zaczęło w trakcie jeszcze trwania tych wykładów. Mm-hmm. Czy tam losowania były, jakieś nagród i tak dalej. Wszyscy ludzie polecieli na tą scenę, a tutaj na ostatnim wykładzie, bardzo ciekawym, pan mówił o witariazmie, o tej diecie witariańskiej. Tak. O tym, jak to doszedł do tego, w jaki sposób zaczął tworzyć sam swoje własne jedzenie i jak z pasją je tworzy. Bardzo ciekawie opowiadał, jak schudł tyle kilogramów, jak przestał pić alkohol, bo mu nie smakuje. No bardzo fajne, fajny wykład był, ale było kilka osób, no 4 osoby w sumie były. Później tak ja tam machałam, żeby nawoływałam, żeby ktoś tam jeszcze doszedł, żeby posłuchał, bo naprawdę przykro, że no że nie ma słuchaczy. I tutaj jest jakby, no już wiemy, co naprawić, tak? Że też się uczymy. Nie może tak być. Musimy albo wcześniej skończyć na przykład te wykłady, żeby już na spokojnie wszyscy schodzą. Może było tych wykładów za dużo po prostu. I być może za dużo, przerobić. Ale powinno tak być przemyślane, tak? Że nie wiem od kogo to zależy, ale to jest taka do poprawki. Ta rzecz jest do poprawki moim zdaniem. Tym bardziej, że mówię, no to jest tak jakby brak szacunku do tego, tego, który tam jest zaproszony. Taki trochę, no to tak się dziwnie z tym czułam, bo czuwałam się tego, jego energię, co on myśli. Tak. I z chęcią posłuchałam tego jego wykładu, aczkolwiek miałam gdzieś lecieć, ale mówię, nie, będę tutaj siedzieć jako widz i słuchacz, bo naprawdę należało się, bo temat był bardzo, bardzo ciekawy. Także powiedz tutaj trochę rzeczy do poprawki jest. Powiedz mi jeszcze, skoro bardzo skupiłaś się jednak na relacjach i na ludziach, to czy myślisz, że będą z tego jakieś efekty? Tak, zadzierzgnęłaś jakieś przyjaźnie, znajomości, kontakty? Oczywiście. Właśnie sobie dzisiaj spisywałam, miałam tam chwilę, to spisałam, mam taki kajecik, ale on jest taki już zniszczony, to sobie przepisałam do mojego zeszytu. Myślę, że będą. Będą i to bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, a jeszcze ogólnie jeszcze po Iskrowniku będą grupy tworzone w związku z tymi tam kolorami, które tam... Że, z kolorami, tak? Kto ma taki. Na przykład ja miałam różowy z niebieskim, jasno-różowy z jasno-niebieskim. A ja miałem, nie byłem tam, ale miałem żółty i pomarańczowy. Tak, zrobili ci, bo była relacja, tak? Tak, i będzie. Kiedy będzie to? Bo ja nie mogłam uczestniczyć w tym. Wiesz co, już ją mam zmontowaną, bo ja tam jeszcze dodałem te nasze, wiesz, netyfajowe loga do tego i chyba albo jutro, albo pojutrze będzie puszczona. O, czyli żółtą i niebieską masz, tak? Żółtą i pomarańczową. A, pomarańczową, ale jasno, bo tam jest tak. Ciemno-pomarańczowa i żółta. Aha, bo... Jasno-żółta. Bo jest jasno-żółta, no to widzisz, to masz niedobór tej energii jasno-żółtej, czyli musisz... Dobrze, jak Lucynka miała ciemno-żółto. I wtedy te energie są jakby uzupełniane. No, ja mówię, na wszystkich wykładach nie byłam, ale można wejść na przykład na stronę, sobie zrobić samemu, wypełnić ten arkusz i tam jest też opis. Taki, nie wiem czy szczegółowy, bo jeszcze na to nie wchodziłam, ale jest taka możliwość. Są strony podane,
Nie wiem, i chyba będzie na Harmonii Kosmosu i no, jest tam chyba bodajże na tych etykietach, wiesz co, które my mamy. Jak znajdziemy ten link, to damy pod naszą audycją też, bo na pewno będą ludzie ciekawi tego. Tak, także to jest taka ciekawostka. Rzeczywiście to pozwalało nawiązywać relacje, bo to było na zasadzie, o, cześć Wojtek, ty masz, o, masz taki samy, nie? I tak przyglądamy się sobie, a co to znaczy? A ja mówię, nie wiem, bo trzeba być na wykładach. I to tak, wiesz, o, ale, no i takie fajne relacje, które jakby rzeczywiście to pomagało zahaczyć kogoś, jakoś tak, no i od razu to imię było tam wypisane, że tak. Nie trzeba było pytać i w ogóle łatwiej się też zapamiętuje, bo ja jestem na przykład wzrokowcem i bardziej wzrokowo zapamiętuję. To wiesz co, ale... mam jeszcze na koniec dwa pytania. Powiedz mi tak, po pierwsze, czy pojedziesz w lipcu na spotkanie singli? Oczywiście. Jej. Ja pojadę, bo ja jestem już tam jako, już mnie Waldek... Jako współorganizator. Tak, właściciel już, on mówi, wierzę, że będziesz i pomożecie w reklamie, bo musi się zadziać bardzo pozytywnie, bo ziemia została tam tak naładowana tymi wibracjami różnymi. Później ten deszcz oczyścił pewne rzeczy, ja mówię, no oczyścił, co miał oczyścić, to było bardzo potrzebne, nie zawsze można, bo tam była medytacja, ktoś tam się śmiał, że chyba za słabo albo nie w tą stronę, ale nieważne, miał popadać, ja czułam, że ten deszcz był potrzebny. Tak miało być. Przede wszystkim drugie pytanie, czy pojedziesz w przyszłym roku? No, oczywiście, że pojadę, już się zaangażowałam tam wśród organizatorów, że bardzo chętnie będę współtworzyć, czyli zaangażuję się bardziej w organizację i pomoc tam, bo tam rzeczywiście bardzo dużo wolontariuszy jest potrzebnych. Bardzo dużo. Ale tak, ja nawet ci też, wiesz dlaczego cię pytam? Bo byłoby fajnie mieć takiego swojego wysłannika Netify, prawda? Żeby ten wysłannik zrobił też jakiś materiał dla nas, dla Netify i dla widzów na całym świecie. Bardzo cenne. W tym roku Kasia Bom się zaangażowała do tego. Jeszcze materiały schodzą, jeszcze nie ma wszystkich materiałów, ale jakby tak było takich dwóch, trzech respondentów, no to mielibyśmy super materiały. Ale no tak. Rzucam w przestrzeń pod rozwagę. Oczywiście. Czas pokaże, bo to jeszcze cały rok przed nami. Tak pewne jest. Rzeczy trzeba... Trzeba jakby możesz planować. Poćwiczyć, ale... Możesz poćwiczyć w lipcu. Tak, poćwiczę w lipcu, na pewno to będzie mniejsza presja, bo to będzie bardziej taki na luzie, taki kameralnej, no i zupełnie na innych zasadach, no i tam nikt nikomu nie będzie narzucać, co ma jeść, powiedzmy. Ja nie mam nic przeciwko, no bo mówię, też jestem za tym, żeby odejść od tego jedzenia mięsa, bo to jest rzeczywiście energia cierpienia, tak? Najgorsze jest w tym mięsie to, że te zwierzęta cierpią, bo mam znajomego farmera, który z takim szacunkiem traktuje zwierzęta i ubija je, bo on ma tą mięsę, tą dietę keto, czyli on jest mięsożerny, ale on te zwierzęta, każde zwierzę ma imię, ono jest traktowane jak członek rodziny, tylko mówi, no żyją wolne, bo one żyją na wolności, to są takie gatunki, ale mówi, no mają jednego tylko pecha, że oddają się nam w ofierze, ale on to jako jedyny w Polsce ma uprawnienia do uboju zwierząt na własnym terytorium, na własnej farmie. Ale bardzo mu system utrudnia. I on dzielnie stoi na posterunku i chce, żeby to prawo do godnego umierania tych zwierząt zostawić w jego rękach. To jest niesamowity człowiek, niesamowity. To jest, mówię, no on mnie tak ujął tym, co, jak on opowiada o tym, co robi, z taką miłością, że po prostu aż za gardło ściska i człowiek by chciał, żeby każdy, wzruszam się, żeby każdy z nas taki był. To się po prostu, tacy ludzie są na wagę złota. I jeżeli będzie nas więcej właśnie, bo słuchaj, w tym mięsie jest najgorsze to, ten hormon stresu, tak. Bólu i stresu. Kiedy to zwierzę czuje, bo ono jest transportowane, są inne zapachy, jest przewożone i później w tej ubojni, gdzie tam... Intuicja mówi mu. Tak, tam zwierzę po prostu, ono tortury cierpi i on tak wziął sprawę w swoje ręce, że ma te uprawnienia, ale system cały czas go bardzo nęka. Żona popadła tam w taką depresję, miała dosyć już, ale kochają to, co robią i ona pięknie rzeczy tworzy i w ogóle, to, czyli tak się wspierają,
i my ich wspieramy teraz. Myślę, że nie zrezygnują z tej walki, bo to jest walka. To oni tak jak Kasia Tarnawa, czy inni, którzy idą w tak, te, wszyscy mamy swoje tak, kawałki do każdy, tak, każdy ma swoją rolę do spełnienia, tak? Dokładnie. I szanujmy tych ludzi i uczmy się od nich. I żeby nas było coraz więcej. I tak się będziemy poszukiwać. Bardzo Ci dziękuję za opowieści z Harmonii Kosmosu. Wiesz co, powiem Ci, że myślami byłem tam, wiesz, jak opowiadałaś. A już widziałem gdzieś tam tą scenę, ten iskrownik, jak się tam ludzie bawią, jak chodzą w tym błocie. Więc bardzo Ci dziękuję też za taką ciepłą relację, że mogłem tam być z Wami. No, cieszę się również, bo naprawdę zadziało się dla mnie, to się zadziało cudownie. Dużo bardziej cudownie niż w tamtym roku. Powiem Ci szczerze, to jest moja druga Harmonia Kosmosu. Myślę, że nie zrezygnuję, będę na kolejnych, bo każda kolejna mam wrażenie, że będzie lepsza, piękniejsza i więcej pozytywnych energii się zadzieje. Bernardyko, to pomyśl o lipcu. Może tam weźmiesz jakąś małą kamerkę albo coś podobnego i nagrasz nam równie ciekawe sytuacje. Załatwię to tak, bo ja mam bardzo kiepski sprzęt, nie ma zawalona pamięć, w ogóle nie mogłam nawet nic tam nakręcić, ale mam koleżanki, które mają dobry sprzęt, więc im zlecę, będą moimi reporterkami, później to zmontujemy. Myślę, że będzie fajna relacja z tej imprezy. Dziękuję Ci trzymaj kciuki i zapraszamy wszystkich. Naprawdę dziękuję za tę energię, którą dzisiaj przekazałaś. No, cieszę się, że mogłam Was choć trochę zarazić, bo jestem tak naładowana, że no, emanuję tą energią i dobrze niech ona idzie w świat dalej. Dzięki Ci. Ściskam Was wszystkich i w ogóle pa, pa. I życie jest piękne. Życie jest piękne. Do widzenia. Pa, pa. Do następnego razu. Do następnego. Cześć.